Już niebawem przed nami wybory parlamentarne. Jak Państwo wiecie, jak deklarowałem to wcześniej, deklaruję to obecnie i deklarować będę w przyszłości. Jestem prezydentem ponadpartyjnym i na poziomie samorządów uważam, że zróżnicowanie partyjne czy ideologiczne jest nam niepotrzebne. Działamy ponad podziałami i to w Starogardzie się udaje. Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić swoją myśl, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych powinniśmy głosować na swoich, na Starogardzian, na Kociewiaków. Do nich zaliczam i im udzielam swojego poparcia. To są osoby m.in. pan Jan Kilian oraz pan Edmund Stachowicz. Szanowni Państwo, są to osoby, które sprawdziły się, jeżeli chodzi o działalność samorządową na terenie miasta, powiatu i nawet szerzej. Uważam, że są to osoby godne zaufania, osoby, którym możemy powierzyć naszą przyszłość, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wybory parlamentarne będą miały wpływ na naszą rzeczywistość, na samorządy, między innymi starogardzkie. Zatem, Szanowni Państwo, proszę, abyście, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się, na kogo głosować, aby były to osoby ze Starogardu Gdańskiego, pan Jan Kilian, pan Edmund Stachowicz. To oni będą gwarantem naszych interesów w parlamencie. Bardzo serdecznie do tego Państwa zachęcam. Zachęcam również do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, bo od każdego naszego głosu zależy nasza przyszłość. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chcę podziękować panu prezydentowi za to poparcie udzielone w ten słoneczny, niedzielny popołudnie w zasadzie na 2 tygodnie przed wyborami, albowiem 25 października Starogardzianie, Polacy pójdą do wyborów i wybiorą, myślę, najlepiej jak tylko będzie można dla Polski. Ja, decydując się na kandydowanie do polskiego parlamentu, do Sejmu, przede wszystkim chcę wesprzeć te reformatorskie siły w polskim parlamencie. Moje osobiste doświadczenie samorządowe, bardzo bogate, będąc radnym, wcześniej radnym miasta, później radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, posłem, który pracował także w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także samorządowej, a więc przebogaty życiorys samorządowy. Chcę to po prostu wykorzystać dla Polski, dla Starogardu, dla Kociewia, regionu pomorskiego. Liczymy na pana przewodniczącego. 25 października ważne to, byśmy wybrali parlamentarzystów, którzy wolni są od wszelkich afer i jakiegoś splendoru wokół siebie. Dlatego myślę, że oddanie takiego głosu na zmianę, na pozytywną zmianę, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jest bezwzględnie konieczne. Liczymy na to oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi większą ilość parlamentarzystów do Sejmu. I choć parlamentarzysta w Polsce ma mandat ogólnopolski, to jednak ma możliwość współdziałania z regionem, ma możliwość lobowania nawet na etapie legislacji ustaw, czy też na poziomie po prostu rządowym wspomagania działań rządowych dla korzyści regionu.